Cześć, z tej strony Maciek z platformy z kursami online dla automatyków ControlByte. Na naszej platformie nauczysz się programowania sterowników PLC. W tym wideo chciałem opisać, w jaki sposób wygląda nasza platforma od środka oraz pokazać przykładowy kurs. Jeżeli jesteś uczestnikiem kursu, na naszej głównej stronie możesz zalogować się do platformy z kursami. Poniżej znajdują się informacje o aktualnie prowadzonych szkoleniach. W tej chwili pracujemy nad kursem programowania Siemens S7200, S7500 w języku Ladder oraz w języku FBD. Kliknę na ikonę zaloguj i przejdę do naszej platformy z kursami. Wyświetli się okno logowania, wystarczy wpisać login oraz hasło, zostaniesz automatycznie przekierowany do Twoich kursów. W ten sposób wygląda nasza platforma z kursami po zalogowaniu. Przejdę teraz do przykładowego kursu i opiszę jego strukturę. Na przykładzie pokażę, jak wygląda kurs programowania PLC Siemens S7200. Są to podstawy programowania. Kurs składa się z części teoretycznych oraz części praktycznych. Wybieram przykładową część, instrukcje czasowe. Każda lekcja w kursie składa się z materiału wideo, który należy samodzielnie obejrzeć i na podstawie przekazywanych instrukcji przez prowadzącego wykonać ćwiczenie. Pod wideo znajduje się formularz kontaktowy z prowadzącym. Jeżeli masz problemy związane z daną lekcją, wystarczy wypełnić ten formularz i wysłać wiadomość do prowadzącego. Następnie kliknij przycisk Wyślij wiadomość do prowadzącego. Skontaktujemy się z Tobą, jak tylko dostaniemy Twoją wiadomość. W sekcji do pobrania możesz pobrać przykładowe programy napisane przez prowadzącego bądź materiały pomocnicze w formacie PDF. Są to prezentacje lub materiały do samodzielnego przeczytania. Jeżeli zakończysz daną lekcję, możesz oznaczyć ją jako ukończoną, zaznaczając pole Ukończone. W celu przejścia do kolejnej lekcji bądź poprzedniej, wystarczy kliknąć na odpowiednią strzałkę. Możesz również nawigować w kursie za pomocą spisu treści, który znajduje się pod każdym wideo. Wyjątkowość naszych kursów polega na tym, że mamy ciągły kontakt z kursantem podczas trwania szkolenia. Możesz zadawać pytania za pomocą formularza kontaktowego. Niektóre części kursu kończą się zadaniem domowym do samodzielnego wykonania. Na podstawie instrukcji przedstawionych przez prowadzącego napisz odpowiedni program, następnie wybierz odpowiedni plik i prześlij go do nas. Sprawdzimy Twoje zadanie domowe pod kątem poprawności napisanego kodu, następnie dostaniesz od nas informację zwrotną. Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w najbliższych wydarzeniach organizowanych na platformie ControlByte. Jeżeli masz więcej pytań, napisz na adres mailowy kontakt@controlbyte.pl. Do zobaczenia w naszych szkoleniach.